czyha. Pan Tomo, pan Maxdew na mnie czyha, pan Piotr, pan Maciaszek, proszę. Pan Sebi znowu chce mnie stuknąć. Pan jest... O, witam pana Bajtka. No zobaczymy ten ruch. Zobaczymy, co pan Bajtek przygotował. To się nazywa obrona Niemcowicza. Oj, 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 oj. Za co mi pan to robi? A teraz to już w ogóle nie wiem, co grać. Napadnę tu. Może mi się uda coś łyknąć. Wizualnie wygląda to naprawdę kiepsko. Co, panie Cikos, wizualnie wygląda kiepsko? Panie Cikos, pan sobie poprawi rozdzielczość ekranu. Zmieni, wchodzi pan w pole. A to mój czas idzie, Hetman C2. Wchodzi pan w pole i zmienia rozdzielczość ekranu. To pomoże. Szach. Ojejku. Czy grywał pan obronę polską? Kiedy kupuje pan nowy fotel. Już kupuję. Już kupuję. Tylko pytanie. 3 tygodnie mam na niego czekać. Czekam już 3 dni. Prosiłem, żeby się postarali i dostarczyli mi przed meczem. Jak on tam się nazywa, ten co gram z nim mecz? Kto pamięta? Z Igorem. Prosiłem, żeby mi przysłali przed meczem z Igorem. Zaraz odpowiem na pytanie, ale nie mogę odpowiadać, bo tu proszę, proszę, jak jestem źle traktowany. Wezmę piona. Wezmę piona. Idę pionami do hetmana. Pan Bajtek potwornie ostro gra. No, zagram tu. Na mata zagram. Mało czasu mam, bo przepraszam, muszę się skupić. Zagadaliście mnie. O! O! Bije. Bije tu.
Teraz chcę zbić wieżą konisia na E2, chcę zbić. Chcę zbić wieżą konisia na E2, bo hetman jest przeciążony. Oj, dziękuję bardzo. Chyba miałem wygraną. Odpowiadał na pytania. Panie Chuchu, nie grywałem obrony polskiej. Tu chcę wytłumaczyć, że obrona polska to jest D4, B5. Granie B4, chociaż przeciwko Igorowi Niemcowowi zagranie obrony polskiej jest dobrym pomysłem.